Witajcie! Dzisiaj obiecany filmik o stereotypach emo. Fakty i mity. Odpowiem wam dzisiaj na pytanie, co jest prawdą, a co nie. Aby zebrać dużą ilość stereotypów, musiałam was zapytać o nie na Facebooku, gdzie bardzo dużo osób się wypowiedziało na ten temat, ponad 100. Zebrałam to wszystko w listę i będę wam czytała stereotypy oraz odpowiadała, co jest prawdą, a co nie. Było to w pewnym sensie moje zadanie domowe, które mam spisane na liście, a więc chyba możemy zaczynać. Pierwszym stereotypem o emo jest picie monsterów. Czy pijemy monstery? Jasne. Jednak nie zgodzę się z opinią, że pijemy je częściej niż oddychamy. Ja osobiście nie pamiętam, kiedy ostatnio piłam Monstera, ale nasza subkultura jest kojarzona z właśnie piciem tego energy drinka i faktycznie pijemy go. Kończenie zdania XD. Czy ja wiem? Jestem ze starszej generacji emo, więc nasza akurat nie miała zwyczaju pisać XD na końcu zdania. Jednakże z tego, co zauważyłam, młodsze pokolenia właśnie w ten sposób robią. Pisma pokemonowe. Kto go nie zna? Owszem, nawet sama pisałam w ten sposób. Jest to pisanie falą. Na dłuższą metę może się znudzić. Akurat mnie się znudziło. Jednak jest to prawda, że pismo pokemonowe wywodzi się od naszej subkultury. No i cięcie. Czy w końcu my się tniemy? Właśnie tutaj dochodzimy do smutnej prawdy o emo. Tak, tniemy się. Jednak nie wszyscy. Ja jestem osobą, która nie ma ani jednej blizny. Mam za dużo bransoletek, ale mam nadzieję, że widać, że nie mam nic pod nimi. Tak samo na tej ręce. Nigdy się nie cięłam, chociaż nieraz miałam ochotę. Cięcie jest w sumie bez sensu i będę zawsze to powtarzała. Od cięcia zaczynają się gorsze rzeczy. Przypuszczam, że stereotyp cięcia, tak samo jak i stereotyp depresji, myśli samobójczych, pesymizmu, ciągłego smutku, skakania z okien, aby się zabić i nienawiści do świata, wzięło się stąd, że subkultura emo jest kojarzona z wrażliwością, bo taka jest prawda, jesteśmy nadwrażliwi, dwa razy bardziej odczuwający i delikatni. Jest to kojarzone ze słabością, kojarzone z mrokiem, kojarzone właśnie z tymi rzeczami, o których wspomniałam wcześniej. Jednak nie wszystko jest prawdą. Myślę, że taką łatkę właśnie dostaliśmy z tego powodu, że niby jesteśmy słabi i nie umiemy cieszyć się z życia, chodzimy smutni, przygnębieni i myślimy o tym tylko, jak się z tego świata wydostać. Powiem tak, że według mnie tak nie jest, ponieważ to, że jesteśmy wrażliwsi, nie oznacza, że jesteśmy całkiem słabi. Przeżywanie każdej emocji i każdej trudnej sytuacji sprawia, że tak naprawdę stajemy się coraz bardziej silni. I jest to właśnie fajne. Nie oznacza to, że w trudnych sytuacjach musimy się ciąć. Właśnie dzięki temu, że nie będziemy się ciąć, przeżyjemy najgorsze. Właśnie wtedy pokażemy światu, że jesteśmy silni. Pokażemy sobie, że jesteśmy silni. Na swój sposób. Owszem, wielu z nas ma depresję i myśli samobójcze. Bywają także osoby pesymistycznie nastawione do świata.
Ale bierze się to również z tego, że jesteśmy po prostu traktowani w różny sposób. Czasami musimy walczyć z nietolerancją wobec nas i wielu z nas cierpi z tego powodu. No raczej nikt nie będzie szczęśliwy, kiedy będzie wyzywany i ktoś będzie mówił coś przykrego na jego temat. Raczej nikt nie będzie skakał pod niebiosa z tego powodu z radości. Dlatego wielu z nas chodzi smutnych, wielu z nas cierpi i nie oznacza to, że jest tak cały czas, bo wielu z nas radzi sobie z tym, przechodzi te trudne okresy i zaczyna lepsze życie, zaczyna po prostu mieć lepszy humor, być w lepszej kondycji po tym, jak przeżyje i czuje się silniejszym, że przeszło się przez trudne chwile bez samookaleczania się czy innych rzeczy. Czy jesteśmy buntownikami? Tak, ten stereotyp się potwierdza. Każda subkultura to w pewien sposób bunt. W naszym przypadku tym buntem jest to, że buntujemy się przeciwko właśnie luźnemu stylowi życia, przeciwko pustocie, przeciwko alkoholowi, narkotykom, papierosom, wszelkim używkom. Jesteśmy osobami, które raczej tego nie używają i są przeciwko właśnie takim rzeczom. Kolejne to sataniści, opętani, jedzą koty, brak duszy, lubimy czarne msze i pogrzeby, emo to sekta i jesteśmy wyznawcami szatana. Takie określenia kiedyś dawało się gotom, nie emo. Jedzenie kotów czy satanizm, opętania, czarne msze, pogrzeby i wyznawcy szatana. Całkowicie stereotypy związane z gotycką kulturą, nie z naszą. My tacy nie jesteśmy, nie jesteśmy opętani, chociaż może czasami jak ktoś nas nie rozumie, to tak myśli. Nie jemy kotów. Jeżeli chodzi o satanizm, cóż, myślę, że to właśnie jest bliżej kultury gotyckiej niż naszej. Wielu z nas jest wierzących i praktykujących, także myślę, że nie jest to prawda, a jeżeli nawet, to myślę jednak, że to zależy od osoby, co kto preferuje. Dalej. Homoseksualizm i dziwki. Do naszej subkultury została taka przypięta łatka, że chłopaki emo to geje. Dlaczego? Przez to, że ubierają się właśnie w naszym stylu. Rurki, trampki, obcisłe koszulki. Niestety geje ubierają się podobnie. Czasami. Dlatego przypięto taką łatkę emo chłopakom. Nie jest prawdą, że emo chłopacy to geje. Nie jest prawdą, że emo dziewczyny to dziwki. Nie jest to prawdą. Owszem, zdarzają się przypadki, że są osoby, które są homoseksualne albo bi. Ale nie jest tak, że są to wszyscy. Wyglądamy jak wrak człowieka, mamy grzywkę na pół twarzy i ubieramy się tylko na czarno. Zaczyna od wraku człowieka. Chyba ktoś nie wie, jak wygląda wrak człowieka. Nie widział żula czy jak? My nie ubieramy się jak żule i nie wyglądamy jak wrak człowieka. Ktoś jest... Nie jest to prawda. Grzywka na pół twarzy. Nie u wszystkich.
U mnie akurat, jak widzicie, nie jest na pół twarzy, zasłania tylko moją brew. Dlatego nie jest to prawda, chociaż niektórzy noszą tak grzywkę. Ale nie wszyscy. Ubieram się tylko na czarno. Dzisiaj jestem w koszulce w panterkę, specjalnie żebyście zobaczyli, że Emo nie ubiera się wyłącznie na czarno. Owszem, ubieramy się na czarno bardzo często albo łączymy kolorami. Ja akurat to bardzo lubię robić, że dopasowuję coś do czarnego i żeby było też troszkę koloru. Jak ktoś nie wierzy, to niech sobie wpisze Emo w goglach i wejdzie w grafikę, zobaczy dużo Emo osób, które nie są ubrane wyłącznie na czarno. Jesteśmy ćpunami. Boże! Gorszej kłopoty nie słyszałam. My jesteśmy przeciwko narkotykom, więc jak możemy być ćpunami? Ludzie, załamujecie mnie. Jesteśmy rozpieszczonymi dzieciakami. Myślę, że się zdarza. Subkultura emo jest skazana na zagładę. Nie, no zaraz po prostu nie wytrzymam. Dlatego, że mówią o nas, że będziemy się ciąć i że myślimy o samobójstwie. Normalni, zwykli, szarzy ludzie mają problemy i również myślą o samobójstwie, również się tną. Emo oczywiście ma tę łatkę, jak już wspomniałam wcześniej, ale nie oznacza, że tylko emo się tnie. Już wspominałam zresztą o tym. Nie jest to subkultura skazana na zagładę. Zagładą jedynie w subkulturze może być to, że ludzie przestaną traktować subkulturę jak starsze pokolenie. Że będą brali ją tylko przez muzykę i przez wygląd. A jest tu ważne wnętrze, więc kultura nie wyginie, póki będą w subkulturę wchodziły osoby, które faktycznie czują emo w sobie i kochają emo. Nie potrafimy kochać. Załamie się. Potrafimy. I to bardzo. Dlatego, że jesteśmy bardziej wrażliwsi. Pomimo tego, że ktoś złamie nam serce, to po jakimś czasie naprawdę możemy pokochać kogoś innego. I jestem pewna, że każde emo potrafi kochać. Psychopaci. Słyszałam o tym już nieraz. Nie jesteśmy psychopatami. Mamy po prostu inny światopogląd, a nie oznacza to, że jesteśmy chorzy psychicznie. Zakompleksieni. Czy mamy kompleksy? Każdy ma kompleksy. Więc prawdą jest, że mamy kompleksy. Zupełnie jak każdy. Nie bardziej i nie mniej. Jesteśmy desperatami. Niestety się zdarza i mogę to potwierdzić. I dochodzimy do końcówki listy. Jesteśmy nadwrażliwi, dwa razy bardziej odczuwający i delikatni. Jak już wspomniałam kilka razy w tym filmiku, jest to prawda. Właśnie przez to należymy do tej subkultury, że jesteśmy tacy, właśnie tacy, nie inni. Nadwrażliwi, więcej odczuwający i delikatni. Łatwiej jest nas zranić, łatwiej jest zrobić nam krzywdę, bo jesteśmy inni. Jest nam ciężej, ponieważ chcąc być sobą, musimy każdego dnia zmagać się z spojrzeniami ludzi, którzy nie wiedzą, o co chodzi i właśnie mówią o nas takie rzeczy, o których dzisiaj wam opowiadałam. Jednak ważne jest, że dalej tym trwamy i jesteśmy, że dalej widzimy sens w naszej subkulturze, w tej wrażliwości, w
tej muzyce, w tym sposobie ubierania, w tym wszystkim, co z emo związane, że widzimy w tym dalej sens i to jest ważne. I na sam koniec obiecane pozdrowienia dla Kacpra, które obiecałam mu przez Facebooka. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i że jesteście podobnego zdania. Jeżeli coś, piszcie komentarze, dawajcie uniesione łapki, jeżeli Wam się podobało. I to chyba na tyle.